Witam Was serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu robię taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. I dzisiaj mamy kolejny odcinek. Z tego co widzę, to już 20 odcinek Demonów Burzących. I tak naprawdę wszystkie odcinki już do końca, które będą dotyczyły różnorakich warowni bałwochwalstwa. A dzisiaj omówię pierwszą, największą z nich, która nazywa się warownia religii. Ale najpierw chciałbym kilka zdań powiedzieć na temat samej filozofii bałwochwalstwa. Spójrzmy w trzecią księgę Mojżeszową, 19:4. Jest tutaj napisane tak: nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. A i pierwsza królewska, 15:12. Mamy tutaj taki zapis, jest tutaj mowa o królu, który dokonywał reformacji w Izraelu. Jest napisane: uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Widzimy zatem, jaki jest stosunek Boga do bałwochwalstwa i jaka winna być reakcja człowieka Bożego na bałwochwalstwo. Czym jest bałwochwalstwo? Bałwochwalstwo, przyjaciele, jakby opis bałwochwalstwa w Biblii, on jest oparty na greckim słowie składającym się w pewnym sensie z dwóch czynników. Po pierwsze to jest eidolon, oznacza to słowo obraz, posąg, i latreja właściwie, oznacza to słowo kult. A więc bałwochwalstwo to kultywowanie wyobrażenia Boga zamiast Boga samego. Rozumiecie, przyjaciele? Jest to kultywowanie pewnego wyobrażenia, pewnego wizerunku Boga zamiast Boga samego. Ujmując to dokładniej, kochani, bałwochwalstwo to cały system czczenia, czyli zależności, bo tak naprawdę czczenie jest zależnością. Czczenia czegoś innego niż osoba Boga, objawiona w życiu człowieka w sposób osobisty i prawidłowy. Wiedząc, kochani, że Bóg objawił się ludziom w osobie Jezusa Chrystusa i jest dostępny dla ludzi w Chrystusie Jezusie, musimy zrozumieć, że kult, jakby bałwochwalczy kult, jest kultem antychrystusowym. I to jest bardzo, bardzo widoczne. Jak jest dostępna chrystusowość? Bo teraz musimy jakby to obejrzeć. Chrystusowość dla człowieka jest dostępna poprzez przyjęcie zastępczej ofiary Jezusa, przyjęcie przez wiarę zastępczej ofiary Jezusa, Jego śmierci za grzechy ludzi. Po drugie, uwierzenie w Jego zmartwychwstanie w ciele i uznanie Go za Pana swojego życia. I wskutek tych trzech elementów następuje duchowe odrodzenie człowieka. Jego duch rodzi się na nowo. A więc bałwochwalstwem jest wszystko, co przeczy wyżej wymienionym faktom, zrównuje wyżej wymienione fakty z innymi alternatywnymi do nich faktami. I po trzecie, w praktyczny sposób
nie podporządkowuje się wyżej wymienionym faktom w całości lub częściowo. A więc widzimy, że bałwochwalstwo, przyjaciele, to jest coś, co przeczy Chrystusowości. Coś, co nie zgadza się z Chrystusowością. Co spłyca, zubaża Chrystusowość. Czym zatem są warownie bałwochwalstwa? Warownie bałwochwalstwa, przyjaciele, to są zespoły demoniczne, które w różnoraki sposób, o tym będziemy mówić dalej tutaj i w kolejnych odcinkach, w różnoraki sposób mają zaprzeczać, po pierwsze, po drugie odciągać, po trzecie zubażać chrystocentryczność w praktyce. Rozumiecie, czym się zajmują warownie bałwochwalstwa? One mają zaprzeczać, odciągać lub zubażać chrystocentryczność w praktyce w życiu człowieka, czyli praktykowanie chrystocentryczności w życiu człowieka. Warowni bałwochwalstwa, kochani, jest bardzo wiele. My zajmiemy się tymi najbardziej powszechnymi. I dzisiaj mówimy pierwszą warownię. Uważam, że najczęściej występującą i najbardziej, najsilniejszą. Omówimy dzisiaj warownię religii. Religia, przyjaciele, to jest system wierzeń i zachowań określający jakieś bóstwo lub jakiś system przekonań filozoficzno-moralnych. Tym jest religia. Widzicie, ludzka natura, ona potrzebuje Boga od swojego poczęcia. Lecz ludzka natura nie chce zrezygnować z siebie na rzecz Boga. Ludzka natura nie rozumie, że tylko zgoda na jej własną śmierć spowoduje, że Bóg się zacznie objawiać. Tej naturze. Czyli martwa natura, ona w swoim przekonaniu żyje, i ona nie chce umrzeć, mimo że jest martwą, dla swojej martwoty. Bo gdy coś umiera dla swojej martwoty, to zaczyna żyć. Rozumiecie? To bardzo ciekawa rzecz. Że śmierć dla śmierci rodzi życie. W związku z powyższym, że ludzka natura jest tak skonstruowana, że ona potrzebuje Boga, ale jednocześnie nie chce tego Boga, który został objawiony w Chrystusie Jezusie. W związku właśnie z tym diabeł zainicjował religię. On wymyślił tą religię, on zrobił religię. Czyli system wierzeń i działań, które mają za zadanie zastąpić spotkanie z Bogiem i relacje z Bogiem. Religia to jest diabelski system, który ma za zadanie zastąpić Boga w życiu człowieka. Religia funkcjonuje również, kochani, wśród ludzi odrodzonych z Bożego Ducha, czyli już tych, którzy się odrodzili z Bożego Ducha, którzy przebili się przez ten system kłamstwa i spotkali się z Jezusem poprzez wiarę w Jego niezasłużoną śmierć, za ich grzechy, poprzez wiarę w zmartwychwstanie w ciele i poprzez uznanie Go za swojego Pana i Zbawiciela. Religia funkcjonuje wśród ludzi wierzących, odrodzonych z Bożego Ducha, w ten sposób, że zastępuje ona doświadczenie Bożej obecności, miłości i mocy. Czyli też religia, jakby część religii jest przeznaczona dla narodzonych z Bożego Ducha ludzi, dla wierzących w Boga ludzi. I ona tutaj, jej zadanie już nie jest przyćmić osobę Chrystusa jako Zbawiciela
ponieważ już ludzie poznali tego Zbawiciela, tylko teraz chodzi, aby zubożyć kontakt z owym Zbawicielem w codzienności. Religia również, ona wśród wierzących ludzi stoi na drodze poznania Boga, poznawania Go systematycznego. Dalej, ona stoi na drodze życia, czy też chodzenia według odrodzonego ducha. Prawda? Ona przeszkadza w tym, jest jakby tutaj substytutem chodzenia według odrodzonego ducha, jest się człowiekiem religijnym i w związku z tym nie chodzi się według odrodzonego ducha. Dalej, ona działa w ten sposób wśród wierzących ludzi, że ona jakby zakrywa ogląd duchowej rzeczywistości. Staje z całą swoją paletą różnorakich przekonań, barw i pseudo-doświadczeń duchowych i zasłania ogląd realnej duchowości, rzeczywistości duchowej. No i religia działa tak też w ten sposób wśród wierzących ludzi, że ona zatrzymuje jakby wolność w Chrystusie. Ona zniewala ludzi. Ludzie religijni to są ludzie, którzy nie doświadczają wolności w Chrystusie. Przeczytajmy sobie w Ewangelii Marka w 7 rozdziale od 7 do 9 wersetu. Ewangelia Marka, 7 rozdział od 7 do 9. Daremnie mi jednak cześć oddają, mówi Jezus, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Czyli widzimy, jak to religia robi, co ona robi tutaj. Jakby to jest zastąpienie systemu prawdy systemem kłamstwa, który jest ubrany w takie ubranko prawdy. Religia, przyjaciele, to wszystko, co Boga opisuje i określa poza Bogiem samym. Czym zatem jest warownia religii, kochani? Warownia religii to demoniczna budowla zasiedlona przez zespoły konkretnych duchów, które stymulują rozwój religii w życiu człowieka. Rozumiecie? Jakie są główne przejawy działania warowni religii? Po pierwsze, to jest relatywizm wobec prawdy, którą określa Chrystusowość. To jest pierwsza rzecz. Religia, ona stwarza alternatywne prawdy. Półprawdy, ćwierć prawdy, 99-procentowe prawdy. Rozumiecie? Druga rzecz to jest brak chrystocentryczności. Czyli religia powoduje, że warownia religii powoduje, że człowiek, w centrum życia, w praktyce nie jest Chrystus, tylko wszelakie różne inne czynniki. Chrystopodobne. Pamiętam kiedyś za komuny była czekolada czekoladopodobna. Przecież po tym się można było zżygać dalej się można było zżygać niż się widzi. Czekolada czekoladopodobna. Wiecie, siedząc w więzieniu, pijałem mocną herbatę, nazywaną tam czajem i lubiłem sobie, jak miałem oczywiście, wrzucić sobie kawałek czekolady do tej mocnej herbaty i ona była wtedy taka smaczna. Tak się cieszyłem się takimi skrawkami tego życia tam. I kiedyś trafiła mi się czekolada czekoladopodobna, ktoś tam w paczce dostał. Ja sobie wrzuciłem, jak dziś pamiętam, do tego czaju tą czekoladę czekoladopodobną, to myślałem, że się zżygam. To wszystko mi wypłynęło do wierzchu, to się zrobiła taka breja. Rozumiecie? A to było tak podobne do czekolady. Towarzysze ze Związku Sowieckiego to przysyłali nam do Polski. A więc brak chrystocentryczności w życiu, zastępowanie chrystocentryczności jakąś chrystopodobną centrycznością. Po trzecie,
To jest subiektywne doświadczenie ponad obiektywnymi prawdami chrystusowymi. Czyli religia, ona przekonuje człowieka, warownia religii, ona przekonuje człowieka, że doświadczenia, które on posiada, mimo że one są różne z obiektywnymi prawdami chrystusowymi, one są prawdziwe i są od Boga. Prawda? Po czwarte, i to te pierwsze trzy punkty są takie klucze w ogóle. Te pierwsze trzy punkty, one zawsze występują jako symptomy, objawy, przejawy działania warowni religii w życiu człowieka. Więc zaraz wymienię następne, ale te trzy są kluczowe. Czyli to jest relatywizm wobec prawdy, którą określa chrystusowość. Dwa, brak chrystocentryczności. I trzy, subiektywne doświadczenia ponad obiektywnymi prawdami chrystusowymi. Widzimy dalej, czwarty punkt. Kult człowieka, przedmiotu, historii, zasady i tym podobne. Czyli kult skierowany na jakąś formułę poza Bożą. Po piąte, myśl ponad objawieniem. Religia jest mądra, jest mega intelektualna. Rozumiecie? Myśl ponad objawieniem. Szósta rzecz to teoria ponad praktyką. Religia mówi do ludzi, że jakby warownia religii, ona cały czas ładuje w ludzi te myśli, że ty nie musisz praktykować prawdy. Wystarczy, że jesteś już zbawiony, więc praktykować prawdy nie musisz. Siódmy element to filozofia lękowa. Religia, warownia religii cały czas uwalnia różne lęki związane z Bogiem oczywiście w życie człowieka. Po ósme, prawda, to prawo zasługiwania. Warownia religii, ona cały czas przekonuje człowieka, że musi zasługiwać na Bożą przychylność. Dziewiąta rzecz to tradycjonalizm. Religia jest bardzo tradycyjna. Tradycja jest tutaj mega ważna. Wiecie, Polak, katolik i tak dalej. Wiecie, to takie rzeczy i tudzież podobne rzeczy. Dziesiąta rzecz to polityka zachowawcza. Czyli religia, jakby warownia religii powoduje, że człowiek, on nie idzie na maksa za Bogiem, tylko on sobie znajduje jakiś przyczółek życiowy i w tym przyczółku sobie siedzi, będąc przekonanym, że wszystko z nim w porządku. Jest religijnym człowiekiem. Jedenasty symptom działania warowni religii to brak świadectwa przepływu życia. No niestety, tam gdzie religia, tam życie nie płynie. Dwunasta rzecz to teologia zamiast obecności. Religia, warownia religii mówi, wystarczy, że posiadasz prawidłową doktrynę i zostań na tym. Obecność jest tobie zbędna. Wręcz może stwarzać problemy. Trzynasty symptom to pogarda dla nowego narodzenia. Warownia religii spycha nowe narodzenie na dalszy plan, nie rozumiejąc, że jakby człowiek nie rozumie, człowiek będący pod wpływem warowni religii, on nie rozumie znaczenia nowego narodzenia. Nowe narodzenie jest przez niego spłycone, chociaż często sam go przeżył, jest przez niego spłycone i oddalone na dalszy plan. Czternasty symptom to niepojmowalność zjednoczenia z Bogiem. Rozumiecie? Religia, ona zawsze rozdziela człowieka i Boga. Warownia religii zawsze będzie człowiekowi wpajała, że Bóg jest osobno i ty jesteś osobno.
I tak sobie żyj. Piętnasty, przedostatni symptom to rozdźwięk pomiędzy kultywowaniem a życiem codziennym. Więc religia, warownia religii, ona powoduje wyraźny rozdźwięk między tym, jak człowiek żyje życiem prywatnym, czyli jest to sakrum i profanum. Jak odrębność życia z Bogiem i odrębność życia w tym świecie. I szesnasta rzecz. Warownia religii powoduje niechęć do zmian, czyli pokuty i pracy nad duszą, przy jednoczesnym poszerzaniu kultu. Czyli warownia religii, ona mówi do człowieka: nie musisz pracować nad duszą swoją z Bogiem, nie musisz się zmieniać, a jednocześnie rozwijaj się w kultywowaniu, w obecności Boga, a tej pseudoobecności, za pomocą różnych rzeczy, między innymi służby. Ja, wiecie, znam mnóstwo religijnych ludzi, którzy są mega zaangażowani w różne działania kościelne, natomiast mają taki kibel w swoim życiu osobistym. Natomiast warownia religii przekonała ich, że to tak można. Można mieć kibel w życiu osobistym i jednocześnie być sługą Bożym. Na przykład tak. To warownia spowodowała właśnie u nich. Więc mamy tutaj te 16 symptomów takich. I wszystkie te rzeczy, one dotyczą, te punkty dotyczą Boga i życia z tym Bogiem. I teraz, jeżeli występują pierwsze trzy przeze mnie tutaj przytoczone symptomy i mniej więcej jakaś połowa tych symptomów pozostałych, to mamy na 100% warownię religii. Ja powiem więcej, tak naprawdę częstokroć jest tak, że tylko te trzy pierwsze elementy przejawiają się w życiu człowieka i mamy na pewno warownię religii. A kiedy pojawiają się te następne, to one są jak gdyby tylko przypieczętowaniem faktu istnienia demonicznej warowni religii. Jakie mamy główne demony zasiedlające tą warownię? Jest to trzy największe z nich, to jest demoniczny zespół kłamstwa, to jest demoniczny zespół pychy i to jest demoniczny zespół lęku, czyli kłamstwo, pycha i lęk. Następnie demon pożądliwości, następnie demon chciwości, następnie demon niedowiarstwa, następnie demony nieme i głuche, odpowiadające za nieumiejętność, niesłyszalność, nieumiejętność przyswajania nauki, niesłyszalność rzeczy, które przychodzą jako nauka. I ósmy demon to jest demon buntu. Oczywiście może być ich wiele więcej, natomiast jakkolwiek by było ich wiele więcej, to będą wszystkie podporządkowane tej ósemce. A ta trójka, ta pierwsza trójka, kłamstwo, pycha i lęk, są tutaj ewidentnymi liderami. Przyjaciele, warownia religii jest bardzo rozpowszechniona. A chciałbym, żebyście poważnie podeszli do tego, co słyszycie. I być może jesteś człowiekiem, który jest nawrócony do Jezusa, ale rozpoznasz w sobie warownię religii. A chciałbym, żebyś wytoczył temu wojnę. Chciałbym, żebyś ją podważył i według tego, czego uczyłem na samym początku naszego cyklu demonów burzących, żebyś poszedł tym tropem i roztrzaskał tą warownię w perzynę, żebyś nie zostawił ani jednego kawałka. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za to, że to słowo zostało uwolnione dzisiaj. Ojcze, dziękuję Ci za moc Twojego słowa, za to, że ono dociera teraz do ludzi.
Ojcze, ja teraz w imieniu Jezusa przynoszę Ci każdego człowieka, który przyjmuje to słowo z wiarą, Ojcze. Ja łączę się z nim w modlitwie i zgadzam się z nim co do rozbicia demonicznej warowni religii w jego życiu. Ja przeklinam te warownie w życiu tych ludzi, którzy rozpoznali je u siebie. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech Twoi aniołowie ich wspomagają. Niech Twój Święty Duch w tej chwili ich prowadzi w tym, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.